Niepełnosprawni intelektualnie i ruchowo wzięli udział w zawodach Tour de WTZ. Ze stacjonarnych rowerków korzysta 55 bodobiecznych. Wkrótce w siedzibie będzie 9 takich maszyn. Ideą tego wydarzenia jest przede wszystkim szerokie propagowanie ruchu. Szeroko pojętego również. Wiemy o tym, że warsztaty terapii zajęciowej z założenia są placówką, która prowadzi rehabilitację społeczną, zawodową, ale również i ruchową dla osób tutaj uczęszczających. Zawody były szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, bo już samo wejście na rowerek było dla nich dużym wyzwaniem. Niemniej jednak wszyscy uczestnicy postanowili przede wszystkim dobrze się bawić. I ostro pracowaliśmy, żeby było nam wesoło i przyjemna zabawa. No, lepiej się czuję i przygotowany jestem. Poza połączeniem terapii z rehabilitacją dla uczestników była to również okazja, by spędzić czas z innymi ludźmi. Po raz pierwszy do zabawy organizowanej przez warsztaty przyłączyli się wolontariusze z sąsiedniej szkoły, czyli społecznej szkoły podstawowej.